Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa we wtorek 9 lutego ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości, jak gliwiczanie obchodzą się dzika, czy i kiedy policjanci z Akademickiej przeprowadzą się do nowego komisariatu, będzie też o planach MZUK-u na ten rok. Zapraszam na serwis. Wiadomości zaczynamy od dobrych wieści dla samochodów i ich właścicieli. Wprawdzie tramwaje zniknęły z Gliwic przeszło 7 lat temu, to ślady po ich obecności widać do dziś. Jednak, jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich, tory tramwajowe prędzej czy później znikną z gliwickich dróg. Jeszcze w tym roku rozpocznie się demontaż torowisku na odcinku od Ronda, u zbiegu ulic Daszyńskiego, Mickiewicza, Kozłowskiej i Sowińskiego w kierunku dawnej pętli tramwajowej oraz do Ronda do ulicy Styczyńskiego. Będą utrudnienia, ale ulice mają być przejezdne. Koszty demontażu pokryje spółka Tramwaje Śląskie, a ZDM z miejskiego budżetu wyremontuje nawierzchnię jezdni. Z małym poślizgiem, ale stało się. Policjanci z Akademickiej przeprowadzają się właśnie do nowego komisariatu przy ulicy Pszczyńskiej 20. W nowej lokalizacji Trójki zaczyna już tętnić życie i praca. Służbę pełni tam dyżurny komisariatu i policjanci, którzy przyjmują zgłoszenia od mieszkańców. Równolegle trwają prace przy przełączaniu linii telefonicznych oraz łączy transmisyjnych. Do nowej siedziby mogą także przyjść osoby, które chcą porozmawiać ze swoim dzielnicowym. Oficjalne otwarcie odbędzie się za tydzień we wtorek o 9:00. Pojawi się na nim komendant wojewódzki policji w Katowicach, przedstawiciele samorządu i innych instytucji. Na uroczystość gospodarze zapraszają także mieszkańców miasta. Będzie możliwość zwiedzenia obiektu. Skoro już mówimy o planach tych bliższych, powiedzmy też o planach dalekosiężnych. Takie ma Miejski Zarząd Usług Komunalnych. W oficjalnym komunikacie instytucja zapewnia gliwiczan, że będzie to dla niej rok bardzo pracowity. Niektóre projekty będą kontynuowane, np. remont na cmentarzu centralnym, pojawią się nowe alejki, sektory zostaną oznakowane, a elewacja kaplicy głównej wyremontowana. Lifting przejdą także skwery i zieleńce. Plac Piłsudskiego zostanie poddany modernizacji, a na Placu Krakowskim wysłużona scena dostanie drugie życie. Pojawią się dwie kolejne siłownie plenerowe, a w Lesie Przychorzowskiej powstanie miejsce do jazdy na rolkach. Modernizacje przejdą również miejskie pływalnie i teren giełdy samochodowej. Do tych tematów wrócimy w czwartek w programie Studio Prasowe. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak w ostatnim czasie zmieniła się Miejska Biblioteka. Dziś powiemy o tym, co pracownicy tej instytucji przygotowali dla gliwiczan z okazji 70. urodzin. Już po raz drugi dzieci mogą podjąć LEGO wyzwanie. Tematem przewodnim lutowego LEGO Questu jest ogród, a literacką inspiracją książki Tajemniczy Ogród. Szczegóły konkursu na stronie biblioteki. Zaczynamy od ferii w bibliotece. One w tym roku odbywają się pod hasłem Do dzieła. Będą takie twórcze i kreatywne. I też wiemy już, że majowy tydzień bibliotek, jego hasło to Biblioteka inspiruje, więc to nam się jakby wszystko tak spaja w całość. Te dwa wydarzenia to będą takie duże cykle wielu imprez we wszystkich placówkach. Natomiast cała lista 70 wydarzeń będzie dostępna na stronie internetowej biblioteki. Teraz mamy pierwsze 40 opublikowane. Miesiące powakacyjne, myślę, że bliżej wakacji uzupełnimy listę o kolejne 30. I jeszcze chciałabym zaznaczyć, że te 70 to dla nas nie jest dużo, bo w ubiegłym roku zorganizowaliśmy ponad 1800 imprez, wydarzeń dla użytkowników i wzięło w nich udział prawie 35 tysięcy osób. Te 70 jednak tak specjalnie dedykujemy mieszkańcom miasta. Chcemy też im podziękować za to, że są z nami, że odwiedzają bibliotekę i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. W zeszły czwartek gliwiczanie stali w kilkusetmetrowych kolejkach za pączkami. A co z inną polską tradycją, śledzikiem? Czy sklepy rybne również przeżywały oblężenie? Sprawdził to dla nas Tomek Czoik, któremu z kamerą towarzyszył Dawid Rymisz. Pod te ostatki kupiła pani dzisiaj śledzika, czy jakiś inny rodzaj ryby? Nie, no śledzia właśnie, tak. I co pani z tego śledzia przyrządza?
Nic w takiej postaci jem, jak w jakiej kupiłam. No, kupujemy śledź, rybę od czasu do czasu. Właściwie śledź towarzyszy w takiej, no powiedzmy, może nie codzienności, ale na pewno od czasu do czasu. Zawsze się preferowało to, że był śledź, że były pieczone na przykład w popielec ziemniaczki. Dochowywało się tej tradycji oprócz, no, zabaw. U mnie zawsze, jak moi rodzice jeszcze żyli, to moja mama zawsze kupowała śledzia solonego, takiego całego, takiego z beczki. Kiedyś to był śledź z beczki. Mama wtedy to śledzie moczyła przez 2 dni, bo tak się kiedyś śledzie moczyło, bo teraz ten okres moczenia jest taki krótszy. I wtedy mama kroiła w dzwonki, robiła ziemniaki w mundurkach, cebulka do tego. A ja kupiłam śledzika ze względu na ikrę, bo bardzo lubię ikrę i dlatego kupiłam śledzika. Większym powodzeniem cieszy się śledź Matias, który idzie bardzo, bardzo dużo. Później mamy takie krajanki w oleju, bardzo, bardzo smaczne. I cieszy się bardzo dużą popularnością ryba mrożona, jako jest mintaj, bo my mamy ryby bez lodu wszystkie. Jakaś okazja do hucznej zabawy jeszcze na koniec tego karnawału była? Jestem sołtysem w miejscowości Rzeczycy i była zabawa huczna dla kobiet, babski comber, gdzie bawiły się 61 kobiet, bawiło się. Zabawa była przednia, nogi nas bolą do dzisiaj. Na Sylwestrze Bis biliśmy w sobotę, ale to jest repertuar muzyczny w Teatrze w Chorzowie Rozrywki, ale myślę, że to można podciągnąć również jako bardzo dobrą zabawę, bo się wszyscy widzowie dobrze bawili. Jakieś szczególne postanowienia? Nie, akurat na post nie. Wydaje mi się, że wciąż trzeba postanawiać coś zmieniać na lepsze u siebie, więc niekoniecznie to z Wielkim Postem się wiąże w moim przypadku. A Wielki Post sam sobie ma dla Państwa jakiś głęboki sens religijny? Wie Pan, duchowy, osobisty, to tak, na pewno. Ale myślę, że to jest tak indywidualna i tak bardzo osobista sprawa każdego z nas, że każdy musi wiedzieć, na czym to polega. To nie jest kwestia jedzenia i tylko ograniczenia w diecie potraw, to jest kwestia duchowa. Jest to i tradycja, i jest to również wejście w okres religijny, czyli w Wielki Post, więc dziś świętujemy, a jutro zaczynamy postować. Dzisiaj jest najlepszy utarg w całym roku? Nie. Najlepszy utarg to są na święta Bożego Narodzenia, no i Wielkanoc. Ale my tak na ogół nie możemy narzekać, bo rybka w Gliwicach jest popularna. Były to wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie, znajdą nas Państwo na stronie tvimperium.pl i w mediach społecznościowych, na Facebooku i na YouTubie. Po serwisie Sport zapraszam w imieniu Radka Nosala, a po nim prognoza pogody. Dziękuję za dziś, a jutro z Państwem spotka się Tomek Czoik. Życzę miłego popołudnia. Witam Państwa, Radek Nosal, zapraszam na wiadomości sportowe. 18. kolejce spotkań drugiej ligi mężczyzn w koszykówce AZS Gliwice uległ na wyjeździe Pogoni Ruda Śląska 72-79. Przez pierwsze 3 kwarty podobieżni Sylwestra Walczuka prowadzili. O porażce zadecydowała 4. odsłona tego pojedynku, bardzo słaba w wykonaniu akademików. Świetne zawody rozegrał za to Krzysztof Wosowicz, który zdobył 28 punktów. Kolejne spotkanie Gliwiczanie rozegrają z Albą Chorzów. Grały też siatkarki AZS-u. Podopieczne Krzysztofa Czapli uległy ekipie PWSZ Karpaty Krosno 0-3. Porażka ta zepchnęła akademiczki na 9. miejsce w tabeli. W najbliższy piątek siatkarki zmierzą się z Silesią Mysłowice. Początek meczu o 18:00. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.